Paweł i Piotr Tyburscy, dzień dobry. Siemanko, cześć. Cześć. Jesteśmy na targach FIWE. Jak w ogóle targi? Co możecie powiedzieć o targach? Co wam się udało zobaczyć tutaj? Stoisko z pancake'ami, bo jedliśmy. Tak. No, my akurat jesteśmy tutaj osobami, które bardzo lubią zjeść, więc na pewno dużo zobaczyliśmy fajnych miejsc, gdzie można naprawdę fajnie i zdrowo zszamać coś. Ale podjedliśmy, napiliśmy się, napojiliśmy, tak. Troszkę zobaczyliśmy tych zawodów kulturystycznych. Troszeczkę tutaj wielkich ludzi, szerszych niż wyższych też, dużo fajnych, ładnych dziewczyn było, także no ogólnie fajny klimat. Dużo fajnych pośladków. Na to zwróciliście uwagę, co? Najbardziej. Tak, ja nie mogę nic powiedzieć, bo moja mnie zabije. Nie, to ale, słuchaj. Ale słuchaj, ja nie mogę narzekać, moja ma też bardzo ładne pośladki. No tak, ale to nie znaczy, że nie możesz innych zobaczyć. No. Oczywiście nie, no oglądam, żeby nie było. Wiadomo, wracasz do domu i mówisz, tutaj w domu lepiej, nie? Tak jest, dokładnie tak jak mówisz. Słuchajcie, dzisiaj występy. Chcę powiedzieć, że jak dobrze się zje w domu, to się nie je fast foodów na mieście. Co? A ja dzisiaj bym takiego was udało dzielił. Co dzisiaj się działo tutaj? Co robiliście w ogóle w sferze obowiązku? Wiesz co, generalnie zostaliśmy zaproszeni przez Fame tutaj na stoisko właśnie Fame'u, żeby chyba przyjść po prostu tak o, tak, porobić z ludźmi, z fanami, jak można to powiedzieć, że są to nasi fani, bo nie uważam się za jakąś gwiazdę, ale fajnie jest, jak ktoś podchodzi miłe, to sprawa, zbić piątkę, zrobić sobie zdjęcie, także chyba głównie po to i po to, żeby zobaczyć właśnie to wydarzenie całe, bo jako wydarzenie, nie, ja już raz byłem rok temu i też było całkiem sympatycznie. Dzisiaj jesteśmy w niedzielę, więc to już jest ostatni dzień. Nie ma jakby tłumów, ale jest tak fajnie, bo można do wszystkiego dojść spokojnie, czekając w kolejce, jak chcesz na przykład zjeść fajnego, dobrego pancake'a. Nie ma tłumów, bo jest niedziela, a wczoraj pewnie większość się zabalowała i dzisiaj leżą na kacu, także... Aczkolwiek widziałem też niektórych, którzy tutaj tego kaca przeżywają. Którzy tutaj kaca przeżywają. Jest niedziela, dwudniowa, trzydniowa praktycznie impreza, bo od piątku już się tutaj coś działo, ale powiedzcie, jakie wnioski tutaj z tych wszystkich stoisk? Rozwija się branża? Tak, wiesz co, myślę, że teraz każdy generalnie chce być fit. Jest coraz więcej osób, które dbają o siebie. Aczkolwiek uważam, że ten FIWE było taki boom wcześniej, parę lat temu. Teraz też z powodu, wiadomo, tego całego wirusa, to niestety ludzie też powariowali i jakby są przestraszeni. I pewnie dlatego większość też nie przyszła z obawy przed zarażeniem. Ja też zauważyłem, że duża część tutaj stoisk to jest olejki CBD, susze i tak dalej. Teraz chyba jest też taki wow na to. My w sumie sami stosowaliśmy te olejki i to naprawdę działa, także nie dziwię się w sumie, że w tym kierunku to idzie. Nie polecamy bardzo. No i jak mógłbym rozszyfrować, to pewnie tak. Nie wierzycie w koronawirusa, zwolennicy Konfederacji i jeszcze dodatkowo zwolennicy olejku. Wiesz co, nie, ja powiem tak krótko, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Wirus jak wirus, ja nie jestem lekarzem, żeby tutaj się wypowiadać merytorycznie na ten temat, aczkolwiek mogę mieć swoje zdanie i je wyrażam w sposób taki, że no jest to pandemia, nie pandemia, jest to śmieszne, co tu teraz się dzieje. Piotrze, proszę o spokój. Cicho. Jest śmieszne to, co się teraz dzieje i generalnie no jest to przesadne wszystko i niektórzy ludzie po prostu na tym bardzo dużo stracą. Zamknijmy ten temat koronawirusa, bo to już jest śmieszne. Im więcej tego tematu, tym większy jest strach między ludźmi. Także... Ale bez masek was tu nie wpuścili. Nie, wiesz co, miałem tylko zasłonić na chwilę usta i nos i normalnie wszedłem. I zobacz, jaki to jest w ogóle też abstrakcja. No. Żeby wejść albo żeby coś kupić w sklepie, musisz tylko zasłonić. Wejdziesz bez, zasłonisz przy kasie i już puścisz tą maskę czy tam rękę, którą zasłaniasz usta i już możesz coś kupić. Dla mnie to jest totalna bzdura już. Wchodzisz z maską i nie oddają teraz już pieniędzy dobrowolnie, nie? No tak. Słuchajcie, a mówiąc poważnie, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Piotrek, nos już gotowy? Nos doperowany, nos naprawiony, ale niestety kolano było naprawiane w piątek. Operację miałem. Miałem tam delikatny wypadek. Po piłce jeszcze gdzieś tam? Nie, to niedawno miałem wypadek, po prostu jakoś nieszczęśliwie ułożyłem nogę, jak szedłem i mi uciekła mi noga.
No i co, zabieg teraz pewnie jeszcze z 2 tygodnie rehabilitacji, no i wracam do pełnych treningów. No na tą chwilę trenuję to, co mogę, a no do pełnych, tak jak powiedziałem, do pełnych, na pełne obroty dopiero wejdę pewnie za 2 tygodnie gdzieś. Za to ja za niego nadrabiam. Trenuję ciężko. Cały czas trenuję teraz ciężko, skupiłem się na innych tam, że tak powiem, mankamentach, innych aspektach i działamy z trenerem Szyszką teraz głównie. Radek ma aktualnie kontuzję, że nawet nie mogę w sumie z Radkiem trenować przez jakiś teraz czas, bo ma usztywnioną rękę i z trenerem Szyszką ciśniemy cały czas do przodu i mam nadzieję, że może na ósemce dostanę kolejną szansę zobaczenia. Szybko? No bardzo bym chciał, bo po to się trenuje tak naprawdę, tak, żeby walczyć, no i zdobywać te doświadczenie i kolejny jakby rekord do rekordu dopisywać cyfry i... Może teraz ty, Piotrze, zawalczysz? No ja bym chciał, ja nawet dostałem propozycję na tą galę ósemkę, no ale ze względu na te kolano no nie jestem w stanie podjąć jakby wyzwania, ale myślę, że na 9 jak najbardziej będę gotowy, jeżeli zdrowie pozwoli, no to wyjdę do oktagonu i zrobię swoje. Czyli Paweł cię zastąpi? Oby, jakby właśnie teraz jeśli chodzi o przeciwnika, tak to jeszcze nie wiadomo, ale są jakieś tam wstępne rozmowy, zobaczymy jak to się potoczy z jego strony. Paweł, w tej chwili nad czym pracujecie na treningach, bo był okres roztrenowania, to żeś... Ja nie miałem roztrenowania już w poniedziałek. Tygodnia? Nie. Miałem, wiesz co, jak usuwałem teraz tatuaż, to miałem 5 dni wolnego w sumie, bo nie mogłem trenować, aczkolwiek od razu po walce ja w poniedziałek już miałem taki zajazd, i się skupiamy tutaj bardziej na właśnie dynamice, na sile i na szybkości i celności uderzeń. Powiedz z Szyszką jeszcze, nad czym pracujecie? Parter też robicie, czy tylko? Nad głową przede wszystkim jeszcze, nad głową. Pracujemy nad głową, nad parterem też. No wiesz, chcę być kompletnym gdzieś tam. Chciałbym być kompletną osobą, jeśli chodzi Nie, inaczej. Chciałbym być kompletnym zawodnikiem i do tego dążę, żeby być ogólnie zawodnikiem, a później żeby dokładać starań, żeby być jak najlepszym. Jeśli chodzi tutaj o innych zawodników MMA, kogo spotkaliście? Kto był tutaj? Ambro, no Szyrga teraz będzie walczył, tak? No to też można już zawodnikiem FMU. Marty Renty była też z chłopakiem, też był swym. Michał też w sumie chyba będzie walczył na jakiejś gali, więc możliwe, że to też można powiedzieć, że Michał Gala też był. No i Piotrek. Jaki Piotrek? No, Piotrek. Do zaproszenia tylko dostałeś. A, no tak, no Piotr Lipski też był, więc jakby nie zawodnik, ale członek. Ale duża z część ekipy. Duża część fajnie ma. Słuchajcie, czego wam życzyć teraz w najbliższym czasie? Mi zdrowia. Mi mądrości. To tego wam życzę, dziękuję dzisiaj za spotkanie. W przelocie, w biegu, bo widzę, że już chyba się wycofujecie tutaj z targów, tak? Zmęczeni jesteśmy, jedziemy coś odpocząć i na trening. O, niedziela. Dzisiaj na trening? Tak jest, no wiesz. Wczoraj było wolne, więc dzisiaj trzeba nadrobić. Ja mam tak, że jak 2 dni nie trenuję, ostatnio to mam już moralniaka i nie mogę. Ja już muszę iść dzisiaj nadrobić. A poza tym sąsiadka nam takie ciacho upiekła, że musimy zrobić zajebisty mocny trening, żeby móc te ciachy skosztować. No, dostaliśmy taki jabłecik, słuchaj, a teraz generalnie gdzieś tam chcemy przytrzymać mocno dietę, bo mamy coś tam w planie i żeby dobrze też wyglądać. I ona nam zrobiła taki jabłecik, że no nie da, że to jest... Rozpłynę się w ustach. To jest dobry trening na asertywność, na właśnie na charakter. I powiem ci, że musimy go zjeść chociaż kawałek, dlatego trzeba iść na trening ciężki i później go spalić. To co, dziękuję bardzo za wywiad i do zobaczenia. Dzięki bardzo.